Gdy dwóch facetów po przejściach połączy przyjaźń, to może jej zaszkodzić tylko była żona. Już za chwilę w HBO francuska lekka jak piórko komedia romantyczna Porzuceni. Meg Ryan i Tom Hanks w jednej z najbardziej romantycznych historii miłosnych. Bezsenność w Seattle w HBO. To ty. To ja. Stałaś na ulicy. Ty jesteś Annie? Tak. Annie? Bezsenność w Seattle. Zobacz koniecznie. W tym miesiącu w HBO. Może i była to szalona decyzja, ale wciąż wierzę, że Bóg czuwa nad nami. Bo jeśli tak nie jest, to nie przeżyjemy kolejnego dnia tutaj. Reżyseruje Billy Bob Thornton, a na ekranie Matt Damon, Penelope Cruz i Henry Thomas. Rączę konie w tym tygodniu w HBO. Co będzie, gdy nudny facet na skraju załamania nerwowego dostanie drugą szansę? Milion do wydania na kaprysy i piękną kobietę do towarzystwa. Salma Hayek i Carmelo Gomez w filmie Co za życie? Wkrótce w HBO. Najlepsi kierowcy. Najdroższe pojazdy. Ale gdy kończy się zwykła rywalizacja, a zaczyna obsesyjne pragnienie wygranej, jaka jest cena sukcesu? Sylvester Stallone i Burt Reynolds. Wyścig. Wkrótce w HBO. Chciałbym być księdzem. W 54. odcinku HBO na stojaka wystąpią. Udzielałbym nudystom ślubów na plaży. Jakie to byłoby ciekawe zobaczyć, skąd oni wyjmują pieniądze na tacę. Zdążyłem zauważyć jego nogę, nie? Leszek Malinowski. A potem taki czarny tunel. Wojciech Kamiński. HBO na stojaka. Odcinek 54. Premiera w HBO w sobotę 30 listopada o 21.30. Każdy weekend w HBO to super weekend. Zapraszamy na sobotnie premiery grudnia. Urzekająco piękna Salma Hayek jako ucieleśnienie marzeń o miłości świeżo upieczonego milionera. Co za życie! Nie do końca czarny kryminał i nie do końca na serio, czyli Steve Martin i jego dentystyczno-mordercze perypetie. Nowokaina. Nagrodzona Oscarem Kate Hudson w opowieści o dorastaniu w czasach seksu, prochów i rock'n'rolla, choć niekoniecznie w tej kolejności. U progu sławy. Dla wszystkich fanów Elvisa i nie tylko. Film akcji z Kurtem Russellem i Kevinem Costnerem. 3000 mil do Graceland. Sobotnie premiery w grudniu o 22.00. W każdy super weekend. Przyjaciele i kochankowie w listopadzie w HBO. To naprawdę niepotrzebne. Zawołam Johna. Nie. Może mnie odwieźć. John jest nam całkowicie zbędny. Dobrze. W porządku.
Jestem zdenerwowana, wiem. Nie sądziłam, że to będzie takie cielesne. Częściowo cielesne, częściowo duchowe. Pozwól. Jestem zwolenniczką małżeństw. Uszanuję to. Złaź ze mnie. Wiesz, co to jest klomplik? Klomplik? Tak. Nie. To głęboka, namiętna miłość od pierwszego wejrzenia. Tak stało się ze mną i z tobą. Klomplik. Zobacz koniecznie w listopadzie w HBO.